Witamy w chicagowskim kwadransie. W dzisiejszym programie relacja z tegorocznego pikniku Polskiego Radia i Telewizji Polvision, który 11 sierpnia odbył się w ośrodku P&A w Yorkville. Sergiusz Krzępski, witam i zapraszam. Oto chicagowski kwadrans. Sponsorem chicagowskiego kwadransu są domy książki D&Z. Najnowsze wydawnictwa, bestsellery, albumy, muzyka i filmy. To wszystko znajdziecie w domach książki D&Z 5507 West Belmont. W internecie domksiążki.com. Kaja Czytelniczka zaprasza. Witamy w chicagowskim kwadransie. Pikniki Polskiego Radia i Polvision znane są z doskonałego programu muzycznego. Tak było i w tym roku. Na scenie zaprezentowali się lokalni artyści, jak Przystanek Polskie Granie czy Wishing Well, którego koncert otworzył tegoroczny piknik. Together, and we also we've been out here before, so we kind of have a better idea of the feel of the energy for everything. So we were just on our game today. I think it was a better response this year. Last year, I mean, it was new to us and we didn't know what to expect, and the same thing with the crowd. But this year, I think everyone really liked us. I saw some familiar faces. I had no idea what to expect. I'm pretty new to the band, but like I've been seriously looking forward to this gig all summer. I really love like how this attachment that we've gotten with the Polish community is great. It's a ton of fun. They're all really energetic. The food is obviously amazing. So it was a ton of fun. Przystanek Polskie Granie na polonijnej scenie znany jest od lat. Nie po raz pierwszy też grupa polonijnych artystów zaprezentowała się piknikowiczom Polskiego Radia. Fantastyczna impreza, fantastyczni ludzie, cudowna atmosfera, bardzo gorąco. Thank you.
Macie już w swoim repertuarze? Blisko 200. Dochodzimy, jeszcze chyba nie przekroczyliśmy 200, ale jesteśmy już blisko. Staramy się to mieszać, jak się da, na każdy przystanek dodawać coś innego, dodawać coś nowego. I jak do tej pory ludzie są zadowoleni, więc my jesteśmy zadowoleni. O to wszystkim chodzi. Tak no i śpiewajcie z nami. Podskakujcie tak jak my. To na pewno też znacie, także wszystko znacie. Ja wiem, że wszystko znacie, a ja się powtarzam. Ale gramy, chłopaki. To już przystanek będzie teraz debiutował. 15? Ja już przestałam liczyć w pewnym momencie, bo to się dzieje tak po prostu często. To znaczy my się często spotykamy, a przystanki to nie jest bardzo częsta impreza, ale myślę, że to będzie 15 koncert nasz teraz niebawem, prawda? Oficjalnie można powiedzieć, że 15, natomiast graliśmy w wielu różnych innych miejscach, gdzie nie liczyliśmy tego jako przystanek. Graliśmy pikniki, tak jak tutaj graliśmy. No, nie graliście takich pikników jak tutaj. Graliśmy już raz na waszym pikniku, przepraszam. O, chyba, że tak. Czego życzycie naszym telewidzom? Cudownych wakacji, pięknego lata, wspaniałego życia, dobrej oglądalności wam, czyli oni, żeby oglądali waszą telewizję i miłości do muzyki. Powiedz, że piję, że z tobą nie żyję, że tak masz się wędzę, bo nie mam pieniędzy. Do rodzeństwa, do kłótnictwa, do szaleństwa. Tegoroczny piknik to także występ góralskiej kapeli Tatry, czy karaoke, które poprowadził DJ Mike. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. No jest to wspaniała impreza, jeżeli o to pytasz. Jestem na tym pikniku trzeci albo czwarty raz jako współuczestnik, można tak powiedzieć. Wielkie dzięki za zaproszenie, no zabawa jest przednia. Nie, preferencji nie mam, każdy może sobie wybrać i zaśpiewać co chce naprawdę, bo to jest to, w czym dana osoba się dobrze czuje i po prostu co chce zaśpiewać. Także preferencji nie ma, mogą to być piosenki letnie, zimowe, byle to nie było na przykład kolęda, bo nie będzie pasować. Wszystkim telewizom życzę oczywiście wspaniałej zabawy na dzisiejszym pikniku. No i żeby każdy dzień był taki wspaniały, piękny i słoneczny jak ten dzisiejszy piknik Radia 1030 i telewizji Polvision. Tego Państwu życzę. Jedziemy mimochodem, sportowym samochodem. Są takie chwile, dla których się żyje. Słońce jasno świeci, jedziemy bez dzieci. Kropla na czole, oceana w dole. Z
gwiazdą imprezy formacja nieżywych schabów. Obchodząca 25-lecie działalności grupa w Chicago gościła po raz pierwszy. Oleg Klepacz pozytywnie zaskoczony był przyjęciem publiczności. Ludzie przyjeżdżają tu ze swoimi problemami dnia codziennego i to ma być takie miejsce zwane katarsis. Oni tu przyjeżdżają po to, żeby się zrelaksować, żeby posłuchać piosenek, żeby się wyluzować i żeby wrócić do domu i pogadać o tym, jak było, spotkać przyjaciół, spotkać znajomych. To w tym chodzi, wiesz, nie ma wielkiej filozofii. Ta filozofia tkwi oczywiście w treści, a nie w formie. Forma jest jak gdyby dzisiaj taka, jaka jest i my tutaj, wiesz, jak gdyby nie jesteśmy w stanie przeskoczyć pewnych sytuacji. Natomiast jeśli chodzi, mówię o scenę i o anturaż, o światła, o całe rzeczy, wiesz, tu przyjechaliśmy, jak gdyby zastaliśmy to, co zastaliśmy. Oczywiście Radio 1030 zrobiło dobrą robotę promocyjną. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego konceptu. Niezwykłe szarada dotyka. Panie i panowie, prosto z Italii, Adamo Gago za niedzieli, celóweczka. Przez ponad półtorej godziny z trzema bisami formacja nieżywych schabów zaprezentowała swoje największe przeboje oraz te mniej znane dla wielu. Występ Olka Klepacza z zespołem był sentymentalną podróżą w przeszłość pamiętaną z Polski. Zielone w dodatku. Rozumiem was. Mieć dwie lewe ręce. Nie robić w życiu nic. Śpiewamy. Polacy. Zakochać się. Mieć dwie lewe ręce, nie robić w życiu nic, czasem pisać wiersze, zakochać się, no. Mieć dwie lewe ręce, nie robić w życiu nic, czasem pisać wiersze, zakochać się. Mieć dwie lewe ręce, nie robić w życiu nic, czasem pisać wiersze. Nie wyjeżdżajcie, nie zostawiajcie, nie opuszczajcie, nie płaczcie. To jest tak naprawdę dla mnie największa nagroda i największa radość tego koncertu, że pobudziliśmy takie emocje, które gdzieś tam w każdym z nas, po to jesteśmy, po to są artyści, żeby pryzmat świata codziennego, zwykłego był nagle zupełnie inny, żeby przez chwilę jak gdyby udać się w podróż, która jest podróżą taką... O, świetnie, chłopaki grają. No, podróż. Świetnie. I to jest właśnie ta podróż. No ja lubię, cenię sobie bardzo. Kolejny piknik Polskiego Radia 1030 i Polvision za rok. Formacja nieżywych schabów pozdrawia Polonię. Tylko dla was. Dla mnie publiczność jest najistotniejsza, moi fani i publiczność. Także czy ja gram w Ameryce, czy we Włoszech, czy w Niemczech, to dla mnie cały czas to jest moja publiczność, polska publiczność, bo nie jestem osobą śpiewającą po angielsku, w związku z tym nie docieram do obcojęzycznej publiczności. Więc ja sobie to bardzo chwalę i bardzo szanuję i myślę, że jeszcze tu wrócimy. Może niebawem. Wszystko od was zależy i wszystko zależy od tego, jakie ciśnienie wytworzycie w mediach, żebyśmy rzeczywiście tu jeszcze raz przyjechali i zagrali. Sponsorem chicagowskiego kwadransu są domy książki D&Z.
Najnowsze wydawnictwa, bestsellery, albumy, muzyka i filmy. To wszystko znajdziecie w domach książki DNZ 5507 West Belmont. W internecie domksiążki.com. Kaja Czytelniczka zaprasza. W dzisiejszym programie to już wszystko. Kolejny chicagowski kwadrans. Oczywiście za tydzień. Sergiusz Drzemski. Do zobaczenia.